Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Witamy, witamy. Ej. To się wytnie, Ola sobie podziewała. Jak zwykle, standard. Jedziemy na kopanko, niedziela, piękna pogoda. No, dlatego mam trzy bluzy ubrane, jest tak piękna pogoda. Jest tak pięknie, a że po południu już niestety nie ma chwili, bo szybko się robi ciemno. Zostaje nam tylko weekend. I to nie każda sobota, bo to wiadomo, pracujemy. Teraz. I w niektóre jeszcze pada, wiesz. Lecimy. Coś co fajnego powiedzieć? Powiedz coś fajnego. Do zobaczenia na polu. No kurdele, bele, powiem wam, ładna jabłuszka. Ładne jabłuszka tu są, mrówka, spadaj. Wyjazd, moje jabłko. No, już pierwsze skarby są. Co? Nic. No i zaczynamy. Ja postanowiłem, że dzisiaj zacznę całkiem nowe pole. Tutaj ten kawałek. Ola jeszcze na starym, na którym kiedyś już byliśmy. Przecież coś nagrywała, pewnie coś trafiła. Pewnie nic tam nie wyjdzie, to, bo tam już robiliśmy z Maćkiem, to zaraz przyleci do mnie. Tutaj jeszcze nie byliśmy na tym polu. Tamta reszta, już widać wszystko poobsiewane. Także cieszymy się z każdego sygnału. Pierwszy mój sygnał, taki ołowik. Dawno nie było tak, żeby zacząć od Adolfa. Ola ma jakąś małą monetkę, nagrała. 41 rok nagrała, pewnie zaraz zobaczycie. No a ja tak, jak widać, Adolfik zgnity na maksa. Powiem ci, że dla mnie to może być nawet rzek. No, powiem ci, że no to był mój pierwszy fan, więc ja mam podobnego. Ja u ciebie to widać, że to będzie Adolf. A mówiłem, że zaraz przylezie do mnie, że tam przeszukany i bez sygnałów. Same śmieci do tej pory wychodziły, jakieś tam nie, fanty, które nie warto nagrywać, czyli łyżeczki, takie rzeczy powiedzmy śmieciowe, nic ciekawego nie wyszło. Jakieś chodzimy tutaj może, nie wiem, z godzinkę już chyba śmigamy. No i jest druga monetka, tamtej monetki niestety Sławek nawet po obejrzeniu nie był w stanie powiedzieć, co to jest. A tutaj mamy dwójeczkę, też nie jest w najlepszym stanie. Widać, że dwójka, przynajmniej widać zarys dwójki. I jest to dwójeczka Weimar 1924. No niestety te monetki nie wychodzą tutaj w jakimś takim super stanie. No ale są, także są dwie monetki, także zawsze warto wyjść. Przyszła pora pomustafić. Godzinę później. Kieszeń pełna śmieci. Są sygnały, ale kurde, wszystko śmieciory. Druga monetka, 10 groszy, ale się zsapałem. 1980 rok, pozdrawiam młodych ludzi. O, powiem wam, muszę ponarzekać, bo nic nie ma, nic ciekawego, żeby się pochwalić. No i mamy kolejną monetkę po jakiejś dłuższej chwili. Tym razem, patrzcie, nie trzeba w ogóle kopać. Jest monetka, jedynka, jak widzimy, jest to jedynka, jeden fenolek. Ładnie, pięknie wbita, wymyta, w ładnym stanie. Jeden fenolek. O, Weimarek. Pięknie, myślałam, że to będzie cesarstwo, a to Weimarek. 1936. Powiem wam, że jeszcze z taką datą Weimarka nie wykopałam.
i w całkiem, powiem nawet, i w całkiem ładnym stanie. Sześćdziesiąty drugi. Pozdrawiam serdecznie. Południe! Czas na kawulca. Kurde, jest czwarta moneta dzisiaj. Dzwony biją. Tak, tylko że ja mam 3 PRL-e. Nie, sorry. 2 PRL-e i 2. To jest chyba też dycha Adolfowa. No ziemia, tu jest dramat. Dramat. Dycha Adolfowa. 2 PRL-e do 2 Adolfów. Remis. Dzisiaj będzie, kurde, chyba trzeba jabłek nazbierać, nic więcej. Na osłodę upieczesz drożdżowe z jabłkami. Mówię na osłodę, a kiedy, nie wiem, może być za rok. No i kolejna monetka, tym razem, słuchajcie, 5 groszy. Ale strasznie się nie chce mi wyostrzyć. Tam to tylko jabłko. Tylko żeśmy jabłek nie nazbierali. No nie, no coś tam żeśmy nazbierali. Patrzcie to. Jabłek żeśmy nazbierali, ale coś jeszcze. Jabłek, śmieci. Ja znalazłam 4. Sięgnęliśmy po prostu dna. Sięgnęliśmy dna. Przyjechaliśmy na poletko też, na którym byliśmy. Jest wysprzątane, ale jak widać jeszcze nie jest zasiane i prawdopodobnie nie będzie przed wiosną. Połazimy tutaj, zobaczymy. A nóż widelec. No to jest. Nie, jest fenol. Adolf będzie. Chyba. No ja się jeszcze nie weszłam na pole. No i to mi się podoba. I to mi się podoba. Fenolek Adolfowy. Proszę o ciebie. Jeden. 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 Brawo ty. Bez kopania. To jest niemożliwe, ale mam ładny sygnał. O kurde. Tu też mam ładny sygnał. Dobra. Zajmijmy się pierw tym. Na żywo jedziemy. Tutaj mamy na środku. Pierwszy polmoz mój. Ale to tak, jestem w szoku, że tutaj na tym polu jeszcze coś wychodzi. Naprawdę tutaj bardzo posprzątaliśmy. Co tam nagrywasz? Oj, oj, oj. Po pierwszym moim fanciku, teraz drugi fancik. Keta dla Sławka, proszę, jaka ładna, nie? Fajna, nie? Właśnie patrzę, a tutaj już jest godzina 15. Punkt 15. Elegancki sygnał, 70 równo. Bardzo głęboko był. Widzicie to? Ale piękna, ale piękna, ale głęboko było, się uchowała, pewnie nie jedna orka poszła nad nią, już czyszczę, mam strzał dzisiejszego dnia, ładną kamereczkę malutką, a już myślałem, że kurde, nie będzie się z czego cieszyć, znaczy no z jabłek można się cieszyć, ale klamerka cudna. Pozdrowionka oczywiście dla Jureczka, Lorbasa. Pozdro przyjacielu. Piękna klamereczka. Cieszy Micha.
ja mam dzisiaj kartę do jakichś takich, słuchajcie, mam, jest to dekielek, całkiem fajny, trochę niestety wygły, że tak powiem, trochę go jakaś maszyna wygięła, no ale fajny fancik, po samych perelkach i fenolkach taki fancik zawsze cieszy, także lecę dalej. Sobie przed chwilą mówił, że trafił w fajną klamerkę, no ale to zobaczycie u niego, także lecę dalej, bo zaczął marudzić, to wiecie, jak sobie zaczyna marudzić, to zaczynają mu fanty wychodzić, także lecę, z jakimi wszystkie wyszarpie z ziemi, także do następnego. Chciałem powiedzieć, że sięgliśmy dna, po klamerce się odbijamy, ale widzę, że te podskoki są bardzo niskie. Kolejny adolfik. Słabo to dziś wygląda. Przed chwilą tutaj panie z pieskiem sobie spacerowały, bo fajna pogoda jeszcze jak na ten okres. Także, a ja cóż. Dalej kopię. Do tej pory wykopałam kupę śmieci. No i teraz jest, słuchajcie, plomba z orzełkiem. Proszę. O. Także fantów nie ma, ale też nie ma co się spodziewać z tego pola. Byliśmy tu już kilka razy, także praktycznie to co zostało przeorane, to co wyszło, to teraz zbieramy. Ale nie jest źle. Pogoda fajna, spacerek jest. Także jeszcze pochodzimy, myślę, z chwilkę i też będziemy jechać do domu na jakąś kawkę. I ciastko. Ciastko to dla Sławka, dla mnie kawka. Także do następnego dołeczka. Uwaga, będę czarował. Jeszcze z pół godziny i kończymy. No to standardowo lecimy z podsumowaniem. Jak widać, mam podkowę na szczęście. To nic, że wykopałem ją na raty. Trochę złomu wyszło. Trochę aluminium, jakieś tam druciki miedziane. Ogólnie standard z pola. Tutaj trochę posprzątane. Z tamtego pierwszego pola jeszcze zabraliśmy te dwa plastiki. Puszeczki, wiadomo. Pić się na wykopach chce. Ja wypiłem energetyka. Pola 3 harnasie. Tutaj jest nasz urobek. Trochę ciasta z tego będzie. Pysznego. Ola zjadła. Mówi, że jabłka bardzo dobre. To nieważne, że z dużo zawartości ołowiu, bo przy drodze. Oj tam. Na pewno lepsze jak ze sklepu. Dobra, żarty żartami. Lecę od siebie. 3 Adolfy, 2 PRL-e, 2 plombeczki, których nie nagrywałem. Jedną wykopałem akurat, jak timelapsik się kręcił. No i tutaj mój strzał dnia dzisiaj, ta piękna klamerka. Już trochę przeschła. Straciła na uroku, jak była mokra. Fajnie wyglądała. Ola ma 6 monetek. 3 PRL-ki, 2 Weimary. Jedne, nie wiem, być może to jest prusaczek, plombunia pruska, fajny fancik, dawno nie było, fajny, no i pokrywka z kibelka, znaczy z fajeczki, pójdzie na półeczkę. Dobre jabłko? Mhm. Smacznego? Zmęczona? To dobrze. Jeszcze taki specyfik znalazłem. No. Tutaj toksik. Baza nikotynowa. Nie znam się. Nie palę. Nie używam. Także, gdybyście nie zapomnieli, zostawić łapkę do góry, na dół. Obojętne. Wypad był, jaki był. Fanty widać, także nie wyczarujemy. Pozdrawiamy, trzymajcie się. A. Do następnego, hej.